Cześć moi drodzy. Zastanawiałem się długo, w jakim kierunku pchnąć moje filmy, żebyście się mogli z nich czegoś ciekawego dowiedzieć, żeby nie były to tylko zwykłe, kolorowe obrazki z dalekich krajów, do których jeździmy pedałować. I żeby przede wszystkim te informacje przydawały wam się choćby nawet w Polsce, gdy będziecie mieli ochotę przejechać dookoła Tatry. I pomyślałem, że będzie fajnie, jak opowiem wam, jak przejechać trasę Ladakh Highway w Himalajach, w Indiach, trasę z Manali do Leh, jak zrobić to tak, żeby nie wpierdzieli cię w maliny, w które ja się wpierdzielałem, jeżdżąc tutaj bez pojęcia, ponieważ informacje, które mogłem znaleźć w internecie, były ubogie. Ludzie, którzy na ogół pisali swoje blogi, byli tu raz. Ta wiedza była bardzo przypadkowa tak naprawdę i po trzech razach, kiedy przejechałem tą trasę, znaczy jeszcze nie przejechałem, jadę tam dopiero, ale jestem w trakcie, myślę, że będę mógł się z wami podzielić informacjami, które będą miały jakąś wartość. Także słuchajcie, w tym momencie jestem na drugiej przełęczy, jestem na Baralashala, przełęcz tak zwane boskie ze ślubiny, syn Księżyca i córka Słońca. Jak coś popierdzieliłem, to przepraszam, poprawcie mnie. Postanowili wziąć tutaj, dokładnie w tym miejscu, ślub. I umówili się tutaj. I facetowi, chłopu, śpieszyło się bardzo. I poszedł od strony Manali, tak jakby. Krótszą trasą, bo mu się śpieszyło do kochanki. Natomiast rozsądna kobieta wybrała dłuższą, ale łagodniejszą drogę, którą za chwileczkę będę zjeżdżał do miejscowości... O, zapomniałem. Jak się ta miejscowość nazywa? Cholera. Mam w notesie. Przecież pamiętałem. Sarczu. Będziemy jechać, moi drodzy, do Sarczu. Tak. Jestem 4850 metrów nad poziomem morza według tego tutaj katafalku obelisku. Natomiast mój Garmin pokazuje prawie 100 metrów wyżej, więc wybaczcie, że mi się zaciął mózg, ale naprawdę wypadło mi to z głowy. Słuchajcie, jestem tu już bardzo długo, po godzinę, więc najwyższa pora, żeby spadać w dół. Jadę do reszty ekipy, która czeka z ciepłą herbatą niedaleko stąd, w bardzo fajnym miejscu.